No hej, dzisiaj zapraszam Was na film Forteca Szanghaj, Twierdza Szanghaj z 2019 roku. No, film również na Netflixie, bardzo fajny, jak dla mnie, trochę inny. Kino azjatyckie bardzo ciekawe jest, jeżeli chodzi o science fiction. Stara się robić wszystko w podobny sposób jak Amerykanie, no ale u nich akurat są tutaj wykorzystywane dużo mniejsze pieniądze. Film kosztował 30 milionów, więc jeżeli chodzi o amerykańskie superprodukcje, to to jest przy 200 milionach, 100 milionach to jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to mamy tutaj naszą przyszłość na Ziemi. Mamy fantastyczne nowe źródło zasilania, pobierane z kryształów. No i gdy uruchamiamy sobie nowy system zasilania na Ziemi, nowe źródło, czerpiemy z niego pełnymi garściami, to na Ziemię przybywają obcy, którzy sobie postanowili wziąć nam to źródło zasilania, przejąć je i nas zlikwidować po drodze. No i tak sobie po kolei ich statek matka wędruje po naszej planecie, likwiduje miasta, państwa, jedno po drugim, aż trafia właśnie do naszej twierdzy Szanghaj. Miasta Szanghaju otoczonego barierą specjalną, które bardzo długi czas stawia opór, jednakże występuje pewien problem. Nasze kryształy zaczynają się dewastować pomału. W osłonie zaczynają powstawać wyrwy. Obcy coraz częściej się przez nie przebijają. Atakują nas pod kopułą, likwidują nas. Powstaje plan uruchomienia broni ostatecznej, mega działa. Tylko problem polega na tym, żeby uruchomić mega działo, trzeba wyłączyć osłonę, naładować działo i modlić się, że trafimy w statek obcych i ich zlikwidujemy. W innym przypadku nie będziemy mieli ani osłony, ani energii na uruchomienie osłony. No a obcy, jak przeżyją, to nas bardzo szybko zlikwidują. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, no to dla mnie bardzo fajne, bo oczywiście biorę pod uwagę, że film kosztuje 30 milionów, a nie 300. Chociaż ostatnimi czasy amerykańskie filmy z Marvela mają efekty specjalne gorsze niż właśnie w tych chińskich produkcjach. Jeżeli chodzi o samą fabułę, nie jest jakaś tam wybitna, ale film jest takim fajnym, lekkim popcornowcem do obejrzenia na wieczór, jak nie ma nic innego ciekawego na internecie do obejrzenia albo w telewizji, więc na pewno warto. Ja film polecam, dla mnie osobiście jest ciekawy. Wiem, że wiele osób na pewno nie podzieli tej opinii, no ale kino azjatyckie jest specyficzne. Ja do niego przywykłem, mnie tam odpowiada. Jest fajna odskocznia dla właśnie filmów amerykańskich. Bardzo dużo filmów różnych światowych jest fajną, miłą odskocznią od właśnie różnych filmów amerykańskich, nie tylko science fiction, ale też przygodówek i jakichś tam innych. No tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.